Walentynkowe wydanie magazynu Fan Club Studio. Ja nazywam się Paweł Jonik i będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiejszy magazyn, a ze mną w studio Dawid Cytrowski z Radia Poznań. Dzień dobry. Dzień dobry. A także Radosław Nawrot za pośrednictwem Skype'a, portal Interia. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Panowie, proponuję, żebyśmy wyjątkowo zaczęli od tematu Warty Poznań. Warta osiągnęła historyczny wynik, zwyciężyła przy Łazienkowskiej po raz pierwszy od bodajże 1936 roku, a więc sporo czasu minęło. Posłuchajmy na początek może wypowiedzi trenera Dawida Szulczka z pomeczowej konferencji prasowej. No na pewno z dużą pokorą podeszliśmy do Legii, ale chcemy rozgrywać mecze w tej rundzie trochę inaczej. Nie chcemy tak nisko być cofnięci, jak to miało miejsce w końcówce jesieni. Dużo nad tym pracowaliśmy, żeby oprócz tej szczelnej obrony jeszcze przy tej piłce się potrafić utrzymywać. Myślę, że dzisiaj już tych elementów było więcej. Ten mecz wyglądał lepiej piłkarsko niż te, które graliśmy jeszcze jesienią. Na pewno cały czas cieszy mnie to, że jesteśmy w miarę szczelni w tej obronie i nie dopuszczamy rywala do takich stuprocentowych sytuacji. Jeśli chodzi o sam przebieg meczu, na pewno szkoda, że nie wykorzystaliśmy tego rzutu karnego. Myślę, że też kibice zrobili swoje, bo akurat było to na tą bramkę, na której siedzieli najbardziej zagorzali fani Legii. Niesamowity tumult i przeszkadzanie naszemu strzelcowi. Myślę, że kolejny rzut karny, jaki będziemy mieli, wykorzystamy. Tyle trener Warty Poznań Dawid Szulczek. Panowie, czy ten wynik, zwycięstwo 1-0 Warty Poznań nad Legią Warszawa na wyjeździe możemy nazwać sensacją, Dawidzie? No, nie wiem, czy sensacją, jednak w tym sezonie dużo trudniej jest przegrać przy Łazienkowskiej niż wygrać, co inne drużyny też pokazują, więc sensacją może nie, natomiast pewnie niespodzianką, bo jednak wydaje mi się, że wszyscy się spodziewaliśmy, że na wiosnę Legia już zacznie trochę lepiej punktować niż na jesień. Wygrała pierwsze spotkanie w Lubinie, a jednak tutaj Warta wygrała i to wygrała moim zdaniem zasłużenie. To nie było tak, że wyszła jej jedna akcja i potem tylko murowała dostęp do własnej bramki, tylko to było zwycięstwo absolutnie zasłużone po konsekwentnej grze i faktycznie to, co mówił trener Dawid Szulczek, po grze innej niż na jesień. To znaczy Warta zdecydowanie chce przesunąć te akcenty także na ofensywę, nie skupiać się tylko na szczelnej defensywie, która w dalszym ciągu u Warty funkcjonuje całkiem dobrze, ale jednak pokazywać coraz więcej w ataku i to Warta jakby sumiennie w tym niedzielnym meczu robiła. Warta tworzyła sobie sytuacje bramkowe, Warta mam wrażenie, że też piłkarsko wyglądała całkiem okazale, być może nawet lepiej niż Legia Warszawa. Panie Radku, jak pan to ocenia? Tak, to jest sytuacja, chyba słusznie się stało, że od tego zaczynamy, bo jest to wydarzenie dosyć duże. Rzeczywiście pierwsze zwycięstwo Warty z Legią na jej stadionie od 1936 roku, od 23 sierpnia 1936 roku, podaję to tak precyzyjnie, nie bez kozery, bo to było kilka dni po zakończeniu igrzysk w Berlinie, gdzie Polska zajęła, przypomnę, w turnieju piłkarskim czwarte miejsce i to był ten okres, kiedy Warta była zdecydowanie zespołem lepszym od Legii pod każdym względem. Miała Fryca Szerfkę, miała wiele takich gwiazd naprawdę polskiego futbolu i wtedy z nią wygrała 5-1. I teraz po 86 latach znowu się to udało. Dodam, że gdyby Adam Zrelak tego karnego wykorzystał, to wówczas mielibyśmy też dwubramkowe zwycięstwo nad Legią, pierwsze od 49 roku. To, że się to nie udało, było takim momentem, w którym trochę nam chyba wszystkim zapachniało jesienią, w tym sensie, że znowu się pojawiły demony, że może Warta straci gola w końcówce meczu, co robiła wielokrotnie. Myśmy nawet obliczali przecież, prawda, że gdyby nie te gole w końcówkach meczów, to byłaby już na 11 miejscu. No tak się tym razem nie stało, co jest bardzo istotną sprawą, bo to pokazuje, że Warta się zmienia także pod tym względem. Zmienia się pod każdym względem. Prowadziła grę z Legią, nie była tylko takim zespołem do wybijania piłek. Udało się nam strzelić jednego gola, to teraz się bronimy do końca. Była wyraźnie lepsza w tym spotkaniu. Ja się zgadzam z tym, że z Legią w tej chwili dosyć łatwo jest wygrać i Legia chyba uległa takiemu złudzeniu, już zresztą nie po raz pierwszy, że kiedy wygrywa z Zagłębiem, to podobnie było jesienią, nie wiem czy pamiętacie, że gdy wygrywa z Zagłębiem Lubin, to wydaje się, że już wszystko jest na dobrej drodze, a tak nie jest. Legia po meczu z Wartą wydaje mi się, że jest w bardzo poważnych tarapatach i ma się czym martwić.
Natomiast w Warta został wpompowany gigantyczny optymizm. To jest taki wynik, którego Warta potrzebowała także psychologicznie, bo Warta w tej chwili wie, że jest w stanie napisać, jest w stanie, ja nie mówię, że ona to zrobi, ale jest w stanie napisać kolejną niesamowitą historię. Ja rozmawiałem z warciarzami po tym spotkaniu i mówiłem im, że w zasadzie można powiedzieć, że jeżeli chodzi o reżyserię fantastycznych historii piłkarskich w Ekstraklasie, to Warta nie ma sobie równych. Jest najlepszą reżyserką takiej opowieści. Dawidzie, faktycznie zgodzisz się z tą opinią, że to może być taki przełomowy punkt w sezonie Warty Poznań, jeżeli chodzi o walkę o utrzymanie? No, zdecydowanie, jeśli gdzieś szukać tego optymizmu, bo widzimy, że Warta piłkarsko wygląda coraz lepiej. Tutaj jednak potrzebny jest taki mentalny bodziec do tego, żeby uwierzyć w to, że faktycznie można jeszcze o to utrzymanie powalczyć. Warta opuściła strefę spadkową, Warta myślę, że tak realnie zaczęła wierzyć w to, że ta misja może zakończyć się powodzeniem. Oczywiście jeszcze sporo spotkań do końca, tu się jeszcze bardzo dużo może wydarzyć. Natomiast no, był taki moment na jesieni, kiedy Warta piłkarsko nie wyglądała najgorzej, w defensywie całkiem nieźle się trzymała, natomiast tak myślę, że tam problem taki mentalny zafunkcjonował, to znaczy warciarze byli w takim dołku psychologicznym, czego by się nie podjęli, co by nie zrobili, tak zawsze kończyło się to porażką albo gdzieś stratą punktów, o czym Radek wspominał w ostatnich sekundach. Więc właśnie taki mecz, kiedy po pierwsze udało się to dowieść do końca, mimo nerwówki pod koniec, po tym niestrzelonym rzucie karnym, zwycięstwo na Legii. No to będzie, tak mi się wydaje, taki element, po którym Warta może naprawdę uwierzyć i także te mentalne kryzysy pokonać. Też ktoś zażartował na Twitterze chyba w momencie, w którym to właśnie Artur Boruc otrzymał czerwoną kartkę, gdzie był podyktowany rzut karny i chyba nawet po tym nietrafionym rzucie karnym Adama Zrelaka, że jak Warta nie wygra tego meczu, no to chyba trzeba będzie egzorcystę do tej drużyny zaprosić, bo naprawdę już limit pecha i braku może koncentracji w końcówkach spotkań no, został wyczerpany jesienią. To przypomina mi się takie spotkanie w Grodzisku Wielkopolskim z Zagłębiem Lubin. To było na jesień, zdaje się w październiku albo we wrześniu, kiedy też Warta było dużo lepsza piłkarsko od Zagłębia, kiedy stwarzała sobie sytuację, kiedy nie wykorzystała rzutu karnego, a potem straciła dwie bramki i przegrała to spotkanie. I to są właśnie te detale, które w piłce później decydują o ostatecznym rozrachunku i właśnie dzięki tego typu sytuacjom Warta później mentalnie jest w stanie się wydźwignąć z tego mentalnego dołka. Tutaj znowu było blisko jakby pogłębienia tego kryzysu, bo gdyby odpukać stało się tak, że Zrelak nie trafia karnego, później Legia wyrównuje albo w ogóle zapewnia sobie zwycięstwo, no to jeszcze bardziej mogłoby wepchnąć w otchłań piłkarzy Dawida Szulczka, a jednak to, że udało im się to psychologicznie wytrzymać, to bardzo dobrze. Panie Radku, Dawid Szulczek mówił na konferencji prasowej, że jakościowo jego drużyna wygląda lepiej niż w tych meczach jesiennych, że prezentuje nieco lepszy futbol. Czy faktycznie dostrzegamy to, że to jest bardziej poukładana piłka nożna w wydaniu zielonych? Tak, i to jest sprawa niezwykle kluczowa, bo my z Wartą wiążemy mnóstwo takich określeń typu cud, fantastyczna sprawa, jakieś egzorcyzmy, stało się coś niemożliwego, a tak naprawdę w przypadku tego zespołu też chodzi o to, żeby go jak najbardziej urealnić, żebyśmy przestali w wypadku Warty bazować na cudach, egzorcyzmach, czarach, magii i tym wszystkim, co miałoby Wartę w lidze utrzymać, tylko żeby to utrzymanie było wypadkową tego, co zespół zrobił, jak się zmienił, jak gra, jak to wszystko przepracował, żeby to było po prostu sprawą bardziej związaną z realnością niż z światem nadprzyrodzonym. I wydaje mi się, że wygrana z Legią to jest zjawisko już nie z gatunku tych nadprzyrodzonych, tylko właśnie bardzo mocno trzymające się podłoża. Po prostu Warta pokazała, że jest lepsza. No przecież trener Szulczek też zaczął od takich numerów jak przegranie meczu, w którym Warta jest lepsza. Przypomnę Wisłę Płock. I teraz po tych kilku miesiącach jakby Warta z tego wychodzi. No Warta jest w ogóle takim zespołem, którym się bardzo mocno kojarzy z wiosną i to nie piłkarską, tylko wiosną dosłownie. To znaczy ona się potrafi podnieść przygnieciona różnego rodzaju przeciwnościami, zmarzliną jakąś taką, wszyscy na niej już ten krzyżyk kładą, mówią, że nic z tego nie będzie, że w zasadzie jakim cudem ona ma się utrzymać i w ogóle tu nie powinno być w Ekstraklasie, jest taka biedna, a jeżeli ma się utrzymać, to czyim kosztem? A Warta ma to gdzieś tak naprawdę, jest w stanie się podnieść z każdej sytuacji. Wydaje mi się, że ten kontekst, w którym ona jest uważana za pewnego kandydata do spadku, zespół absolutnie najsłabszy, skazany na pożarcie i w ogóle taki zespół, z którym się nie wiąże nadziei, bardzo jej służy. To jest w ogóle jej naturalne środowisko, w którym taki akwen, w którym Warta świetnie potrafi się poruszać. Podkreślam, nie ma mowy o
cudach i mamy, jest mowa o po prostu wykonanej pewnej pracy. Nad Wartą nie trzeba już odprawiać egzorcyzmów. Po prostu zamiast egzorcyzmów wystarczy solidnie popracować. Ja mam takie wrażenie, że przede wszystkim, żeby się utrzymać, to trzeba dobrze grać w piłkę. My, to, co Radek mówił o tych strefach nadprzyrodzonych, które jakby roztaczały się wokół Warty. Poza tym no, Warta jakby często mówi się w jej przypadku o woli walki, ambicji, zaangażowaniu, o tych cechach wolicjonalnych, szeroko rozumianych. Natomiast te umiejętności czysto piłkarskie gdzieś zawsze schodziły na drugi plan, że Warta, jeśli wygrywała w poprzednich miesiącach, to wygrywała właśnie psychologią. Trener Dawid Szulczek postawił sobie za cel, żeby jednak też Wartę piłkarsko rozwinąć, żeby to nie była tylko taka siermiężna upanka, wybijanie piłki, konsekwentna gra w defensywie, ale jednak niespecjalnie wiele do zademonstrowania w ofensywie. Widać, że to zaczyna się udawać. To znaczy, o ile jeszcze początek jego kadencji był taki, jak przypominamy sobie chociażby derby Poznania i to ustawienie z szóstką obrońców, kiedy tak naprawdę Warta skupiła się tylko i wyłącznie na tym, żeby Lechowi przeszkadzać. Teraz jednak Zieloni chcą grać w piłkę, chcą zademonstrować trochę lepszą, wyższą kulturę piłkarską i myślę, że to może być, jeżeli to będzie wychodzić przede wszystkim, to może być rzecz, która może zdecydować o tym utrzymaniu, że to będzie ta wartość dodana, która przeważy też, ale na stronę Warty. No i Dawid Szulczek podkreślał też, że dysponuje jakościowymi zawodnikami, że już to nie jest tylko ta pierwsza jedenastka, o której była mowa jesienią, że jest on w stanie złożyć całkiem sensowną pierwszą wyjściową jedenastkę, ale też kilku zawodników rezerwowych, którzy potrafią dodać troszeczkę Warcie, nie tylko utrzymać ten poziom piłkarski, ale czasami dodać coś ekstra. Jeśli spojrzymy na tych nowych zawodników, ja wiem, że w zdecydowanej większości to są piłkarze wypożyczeni i to wypożyczeni na krótki okres, gdzieś do czerwca i tutaj możemy dyskutować, czy to dobrze, czy źle. Natomiast jeśli przyjrzymy się tylko ich jakby profilowi piłkarskiemu, to widać, że to są trochę inni zawodnicy niż takich, których miał dotychczas Szulczek do wyboru. To nie są zawodnicy fizyczni, bardziej techniczni. Znaczy, trener Dawid Szulczek zdiagnozował to w ten sposób, że Warcie potrzebni są zawodnicy, którzy potrafią lepiej parować piłką, którzy tę piłkę potrafią utrzymać, którzy potrafią stworzyć przewagę. W poprzedniej rundzie był to Szymon Czyż przede wszystkim i niespecjalnie miał z kim sobie pograć, tak mówiąc już czysto żargonem piłkarskim, może trochę podwórkowym, natomiast to wyglądało w ten sposób, że wokół siebie miał piłkarzy, którzy jednak preferują trochę inny sposób grania. Teraz te akcenty pomiędzy fizycznością a techniką myślę, że są troszkę bardziej zbilansowane i miejmy nadzieję, że to zafunkcjonuje, bo to, że to na papierze wygląda dobrze, to też nie znaczy, że będzie na boisku wyglądało dobrze. Na razie wygląda i miejmy nadzieję, że to właśnie w tym kierunku będzie zmierzało. Na papierze dobrze wygląda też ściągnięcie Franka Castaniedy, czyli zawodnika z Szeryfa Tiraspol, uczestnika obecnej, tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. No to też gracz, który wychodził z kapitańską opaską w meczach z Interem Mediolan, czy też z Realem Madryt. No to chyba takiego piłkarza w Warcie już dawno nie było. No to prawda. To jest w ogóle sensacyjny transfer pod każdym względem, bo po pierwsze piłkarz tego formatu Warcie Poznań, kto by się tego spodziewał. Po drugie na bardzo krótki czas, znaczy inne kluby nie stosują tego rodzaju rozwiązań jak kontrakt na tak krótki termin. No, to jest jakby na tej zasadzie, że Franka Stanieda chce sobie przygotować grunt pod transfer do innego klubu. No tu raczej nie ma mowy o tym, żeby on został w Warcie, więc on ma pomóc tylko doraźnie. No i też nawet pojawiły się pogłoski, że on ma od razu wejść z marszu do gry. No na to ostatecznie się trener Szulczek nie zdecydował, ale trener Szulczek powiedział przed meczem w Warszawie coś niezwykle istotnego. To znaczy on nie tylko powiedział, że ma tam jakąś ławkę, jakiś z piłkarzy, z których może teraz konstruować zespół, ale powiedział, że ma dwie równe jedenastki. Co to, ile to było śmiechu, kiedy on to powiedział? No wszyscy mieli z tego bekę, że jedna z tych jedenastek na pewno spadnie w tej sytuacji, ale może i obie i tak dalej. Po czym wyszedł na mecz z Legią i pokazał, że rzeczywiście w tej chwili Warta ma coś, czego nie miała do tej pory, czyli ma zaplecze, ma możliwości, które się przed nią na nowo otworzyły i wygrała z Legią zdecydowanie. No i ja powtórzę, to znaczy sytuacja w lidze, także sytuacja psychologiczna obu zespołów jest bez porównania inna teraz po meczu Warty z Legią niż ta, która była przed meczem Warty z Legią. Wydaje mi się, że Legia zaczęła się trząść, to znaczy to jest taki moment, w którym Legia po raz pierwszy rzeczywiście zaczęła powoli przyjmować do wiadomości, że istotnie może spaść, że to nie jest dowcip. Natomiast Warta zaczęła przyjmować do wiadomości, że istotnie może się utrzymać i to też nie jest dowcip.
No nie najlepiej wygląda też sytuacja chociażby Wisły Kraków czy Zagłębia Lubin w ostatnim czasie. Też te kluby zmagają się ze swoimi problemami. Na pewno no, nikt tam nie jest, nie ma tej pewności siebie na poziomie Warty, chociażby właśnie po tym meczu z Legią Warszawa. Czy to są faktycznie drużyny, z którymi można powalczyć jeszcze w tym sezonie i może nawet nie tyle można, co trzeba powalczyć o to, żeby się utrzymać w tej elicie? Na pewno, natomiast ja też pamiętam, jak rozmawialiśmy sobie przed startem rundy rewanżowej, kogo Warta może oczywiście wyprzedzić, no bo tak trzeba to analizować i trener Szurczek powiedział ciekawą rzecz, to znaczy nie ma sensu zastanawiać się w tym momencie, kogo Warta może wyprzedzić, bo tak naprawdę nie wiemy, kto złapie kryzys, a na pewno będzie drużyna, która gdzieś złapie kryzys. Już to widzimy po krakowskiej Wiśle. Oczywiście tutaj już nastąpiła zmiana trenera, zobaczymy, jak za nowego szkoleniowca Wisła będzie sobie radzić. Na razie zmiana trenera w Zagłębiu Lubin, o ile poprawiła grę, tak nie poprawiła wyników. Natomiast no, jestem też przekonany, że któraś drużyna, która w tym momencie wydaje się być pewna gdzieś środkowych lokat w tabeli, jakiś kryzys złapie i teraz możemy sobie strzelać, kto to będzie, ale chyba niespecjalnie warto, żeby Warta się na tym skupiała. Warta i tak musi swoje zrobić, bo co z tego, że ktoś złapie kryzys, jeżeli Warta nie będzie punktować. Jeżeli Warta będzie swoje spotkania wygrywać, to się utrzyma. Czy im kosztem, no to nie ma większego dla Warty znaczenia. Panie Radku? Warta jest poza strefą spadku i to jest w zasadzie najistotniejsza informacja i z tego wniosek, o którym powiedział Dawid, wszystko w tej, od wczoraj wszystko jest w jej rękach i ma nową talię kart i może nimi grać, więc to jest sytuacja na pewno dla niej dobra. Kryzysy będą, rzecz jasna, wiele takich zespołów, po których byśmy się tego nigdy nie spodziewali, uciekło bardzo mocno do przodu, typu Stal Mielec, typu Wisła Płock. Ja już nie wspomnę o absolutnej rewelacji, jaką jest Radomiak. Ale te kryzysy mogą przyjść, 3-4 kolejne porażki, nawet 3 porażki z rzędu w zasadzie ściągają każdą rewelację natychmiast w dół. I wtedy można próbować ją sięgnąć. Trochę jest tak, że Warta nie tylko powinna oglądać się na siebie, bo istotne jest to, co się będzie działo w Krakowie, co dzieje się już w Krakowie z Wisłą, co będzie się działo w Warszawie, co będzie się działo w Lubinie. To są wszystko rzeczy, które Warty też dotyczą. Powiem tak, gdyby Warta się utrzymała raz jeszcze w tej sytuacji, w której się znajduje, po takiej jesieni, jaką miała, po takim początku sezonu, jaki miała, no to jest jedna z najbardziej niezwykłych opowieści w całej chyba historii Ekstraklasy. Był już wywołany temat Radomiaka Radom, to właśnie z tą drużyną warciarze zmierzą się w kolejnym tygodniu, ale chciałbym domknąć jeszcze temat personaliów, bo było wspomniane również to, że trener zauważył, że ma dwie, stwierdził, że ma dwie równe jedenastki. Niektórzy, no tacy bardziej prześmiewczo i krytycznie odnoszący się do zespołu trenera Szulczka, stwierdzili wówczas, że dwie równie słabe jedenastki, ale no jak widać piłkarze mają swoją jakość, dysponują pewnym poziomem piłkarskim. Ale mimo wszystko zapytam, czy wy jeszcze kogoś dokoptowalibyście do składu Warty? Czy jakaś pozycja na przestrzeni tego sezonu może okazać się jeszcze niewystarczająco wzmocniona waszym zdaniem, Dawidzie? Ciężko powiedzieć, bo też nie widzieliśmy w akcji wszystkich nowych zawodników, którzy przyszli. Nie wiemy, na ile to faktycznie będą wzmocnienia realne, a na ile papierowe. No, nie wiemy, co sobą prezentuje Australijczyk Perkins, bo on raz, że jesienią prawie nic nie grał w tym Rakowie, tak jeszcze w Warcie nie zadebiutował. I nie wiemy, czy to jest takie realne wzmocnienie, czy takie wzmocnienie, żeby móc gościa dopisać tylko do kadry meczowej. Wejdę ci w słowo, Dawidzie, właśnie trener Szulczek w wywiadzie mówił o tym, że prawdopodobnie on doczeka się gry dopiero w momencie, w którym ktoś z tej podstawowej trójki albo będzie zawieszony za kartki, albo po prostu będzie niedysponowany. Także no tak, tutaj możemy się nawet nie doczekać potencjalnie jego debiutu. Bo w tym momencie ta trójka Szymonowicz, Iwanów, Trałka radzi sobie naprawdę bardzo dobrze i mimo tego odejścia Aleksa Ławniczaka, Warta w dalszym ciągu wygląda dobrze w defensywie. Natomiast pamiętajmy, że jakby analizujemy kadrę Warty nie w perspektywie najbliższych 2-3 meczów, ale w perspektywie kilkunastu spotkań, które pozostały do zakończenia tego sezonu, więc pewnie kiedyś nadejdzie ten moment, że któryś będzie zawieszony za kartki, któryś oby nie, ale może złapie jakiś uraz i wtedy te zmiany będą konieczne. Kadra Warty teoretycznie wygląda lepiej niż jesienią, to absolutnie bez dwóch zdań. Jest większy wybór i w ataku, i w środku pola przede wszystkim, na co zależało sztabowi szkoleniowemu, bo jednak ci Portugalczycy, którzy zostali wypożyczeni, także jakby swoje wnoszą. Kadra na pewno wygląda lepiej, natomiast też, żeby wydawać jakieś twarde osądy, to dobrze by było, gdybyśmy zobaczyli tych wszystkich tych piłkarzy na murawie.
Spotkałem się też z opinią, że być może bramka wymaga wzmocnienia, no bo jednak Adrian Lis ma lepsze momenty, ma gorsze momenty, ale też chyba nie ma do końca realnej konkurencji w postaci Jędrzeja Grobelnego, który jeszcze potrzebuje trochę czasu, by douczyć się tego fachu piłkarskiego, by występować na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Może oddajmy głos redaktorowi Nawrotowi. No tak, ale też pamiętajmy, że Warta to nie jest klub, który tak może sobie wzmacniać, jak chociażby nie przymierzając Lech Poznań i tu potrzeba, to sobie wzmocnimy, tu sobie ściągniemy, zrobimy dwie jedenastki i super. No jakby wydaje mi się, że Adrian Lis jest, oczywiście on tam, zdarzają mu się kiksy i to czasami nawet takie nadające się potem na memy, ale to jest bramkarz, który jednak na chyba Warcie będzie musiał w tej chwili wystarczyć. No, z Legią jego interwencje w końcówce były imponujące przecież i na pewno wypadł pięć Artur Boruc, tak? Więc możemy tak to sobie jasno powiedzieć. Warta jest klubem, który cały czas musi sztukować. Ja przypomnę, że Warta zapowiedziała gdzieś tak mniej więcej rok temu, że my musimy zacząć sprzedawać piłkarzy, wobec tego sobie nie poradzimy i zaczęła to robić, tak? Odejście kilku graczy jest właśnie tego efektem, no ale też reaguje, też sprowadza, kombinuje, wymyśla. Tutaj naprawdę rola dyrektora sportowego w Warcie to jest rola dosyć trudna, bo to jest rola pewnego rodzaju sztukmistrza, człowieka, który musi coś z niczego ukręcić właśnie, wypożyczyć na 3 miesiące, na pół roku, tu znaleźć piłkarza, który nie gra, tu jakąś okazję, tu być szybszym. No przecież z tego co wiemy, to o Franka Castaniedę na niego parol zagięło kilka polskich klubów, a Warta była najlepsza. Jakim cudem Warta wygrywa konkurencję transferową z kimkolwiek w polskiej ekstraklasie? No takim cudem, że proponuje warunki, których nie zaproponowałby nikt inny. I tak jak powiedział Dawid, nie widzieliśmy jeszcze tych nowych armat, czołgów, które sprowadziła Warta. Nie widzieliśmy Perkinsa, nie widzieliśmy przede wszystkim tego Castaniedy, z którym Warta wiąże olbrzymie nadzieje. I to jest teoretycznie piłkarz, który swoim CV i dorobkiem mógłby przykrywać bardzo wiele w polskiej ekstraklasie, no ale oczywiście równie dobrze może się totalnie nie przyjąć. Ale sam fakt, że Warta robi coś takiego, że sprowadza takich graczy, to znaczy to jest jakaś taka odwaga, to jest jakieś przełamywanie pewnego rodzaju tabu, stereotypów związanych z Wartą. No tak mówiąc krótko, zrobiło się światowo. Od Australii po Kolumbię, no Warta jest światowa. W meczu z Radomiakiem Warta nie będzie jednak faworytem. Czego byśmy nie powiedzieli, no to zespół Radomiaka Radom prezentuje się w tym sezonie okazale. Jest jedną z rewelacji PKO BP Ekstraklasy. Co należałoby zrobić, żeby przeciwstawić się temu Radomiakowi oczywiście? Zagrać równie konsekwentnie jak z Legią, to najprostsza recepta. Natomiast też pamiętajmy, że Radomiak nie rozpoczął tej rundy jakoś rewelacyjnie. To, że był sensacją jesieni, nie znaczy, że będzie sensacją także ligowej wiosny. Oczywiście pozycja w tabeli wskazuje na to, że będzie zdecydowanym faworytem starcia w Grodzisku Wielkopolskim. Natomiast no, Warta jakby z tej pozycji underdoga ma duże doświadczenie w rywalizacji ligowej, więc jakby powtórka z Łazienkowskiej wskazana nie tylko jeśli chodzi o wynik, ale przede wszystkim o taką konsekwencję w grze, zadziorność, no i przede wszystkim takie psychologiczne podejście niepoddawania się i wiary w to, że faktycznie każdy zespół w lidze jest do ogrania. Tym bardziej, że kolejna niespodzianka jest możliwa, no bo pamiętamy, jak chociażby Warta remisowała na koniec roku z Pogonią Szczecin. Zaryzykowałbym tezę, że Warta może ten mecz wygrać z Radomiakiem i to rzeczywiście będzie już duża niespodzianka. No z Legią to jest niespodzianka w takim znaczeniu ogólnym, czyli biorąc pod uwagę dorobek obu tych klubów chociażby w ostatnich latach. Legia jest mistrzem Polski, no ale jest zespołem słabszym w tabeli od Warty i to od bardzo, bardzo wielu kolejek, więc w tym sensie można rzeczywiście mówić o tym, że spotkały się dwa zespoły no nawet nie na równym poziomie, tylko powiedzmy, że Warta ma troszkę więcej do powiedzenia w tym sezonie. Natomiast jeżeli chodzi o mecz z Radomiakiem, to będzie już zamach na kogoś większego. A ja jestem przekonany, że Warta w tej sytuacji, w której w tej chwili się znajduje właśnie po meczu z Legią, to co powiedział Dawid, psychologicznie wzmocniona, jest w stanie taki zamach wykonać. Nie lubię typować meczów, ale gdyby ktoś mnie zmusił, ja bym postawił na Wartę. No to myślę, że tym akcentem możemy zakończyć sobie temat Warty Poznań w dzisiejszym magazynie, w dzisiejszym programie. A z racji tego, że był to podwójnie udany weekend dla kibiców poznańskiej piłki nożnej, no bo Lech zwyciężył Brookbet Termalikę Nieciecza 5-0, no to właśnie o tym meczu porozmawiamy sobie w tym momencie, ale najpierw proponuję, abyśmy obejrzeli sobie krótki materiał podsumowujący to spotkanie.
Zadanie wykonane. W sobotni wieczór Lech Poznań sięgnął po kolejne w tym sezonie 3 punkty. Tym razem kolejorz w pokonanym polu zostawił ostatnią drużynę tabeli, Brookbet Termalikę Nieciecza. To nie był od początku taki łatwy mecz. Termalika zagrała odważnie, wysoko. Parę razy nas dosyć skutecznie zamykali. I mieliśmy na początku jakiś problem z tym. Wszystko zmieniło się po pierwszym kwadransie. W 18 minucie wynik otworzył Mikael Isak, który wykorzystał wrzutkę debiutującego Christophera Welde. Chwilę później do siatki trafił Jakub Kamiński, a tuż przed przerwą na 3-0 podwyższył Dani Ramirez. Cieszy to, że potrafiliśmy pójść za ciosem, że nie stanęliśmy, tylko chcieliśmy jak najszybciej ten mecz rozstrzygnąć i kontrolować go. Po zmianie strony Lech nie spuścił stonu. Najpierw na listę strzelców wpisał się Bartosz Salamon, a przysłowiową kropkę nad i postawił rezerwowy Dawid Kownacki. Ostateczny wynik 5-0. Po tym meczu w Krakowie chcieliśmy dać taki sygnał, że to był tylko wypadek przy pracy, te nieuwagi w końcówce meczu i strata punktów, więc chcieliśmy dać mocny sygnał, wygrywając w przekonujący sposób. Wspomniany wcześniej Kownacki zebrał dużo lepsze noty niż za starcie z Krakowią. Naprawdę to był dobry mecz Dawida i pokazał parę zagrań naprawdę z takiej wysokiej półki, także widać, że z każdym meczem, z każdą minutą będzie tutaj coraz większą wartością dla naszej drużyny. Teraz przed Lechitami 3 spotkania wyjazdowe, kolejno z Lechią Gdańsk, Pogonią Szczecin i Górnikiem Zabrze. 2 pierwsze w ramach rozgrywek ligowych, a ostatnie w ćwierćfinale Pucharu Polski. To jest wyrównana liga, więc każdy mecz może być łatwy i może być trudny, więc to zależy od nas. Oczywiście teraz gramy najbliższe mecze z zespołami, które są wysoko, no ale na początku sezonu pamiętam też cały czas mówiono, no teraz trzeba wygrać z tymi, co są wyżej. No i fajnie, będzie okazja i będziemy starać się zagrać jak najlepiej. Dzięki sobotniej wygranej Lech utrzymał fotel lidera. Druga w tabeli Pogoń traci do kolejorza 2 punkty. Lech wygrywa z Brookbetem Termaliką Nieciecza 5-0. Panowie, te może rozmiary tego zwycięstwa was w jakimś stopniu zaskoczyły, czy można było się tego spodziewać? No tak powinien wyglądać mecz lidera z ostatnim w tabeli zespołem. Kiedy sobie spojrzymy na zagraniczne ligi, to najczęściej tak to wygląda. Oczywiście zdarzają się jakieś wielkie sensacje, jak zwycięstwo Bochum z Bayernem, natomiast z reguły właśnie te mecze są takie jednowymiarowe i chyba taki był też mecz sobotni. Zgadzam się z trenerem Maciejem Skorżą, że Nieciecza próbowała w pierwszej połowie szczególnie gdzieś trochę wyżej zaatakować. Tam pomysł trenera Latala polegał na tym, żeby atakować gdzieś tym pressingiem na wysokości 20-30 metra, jeżeli Lechowi uda się sforsować tę pierwszą linię, to wtedy szybko wracać. Natomiast kilka razy Lech ten moment, kiedy Nieciecza nie zdążyła wrócić, potrafił wykorzystać szybkimi kontratakami i kiedy zespół z Niecieczy dostał jedną, drugą, trzecią bramkę, no to potem już chyba sobie odpuścił zupełnie druga połowa, no to w zasadzie do zapomnienia, bo to była pełna kontrola Lecha Poznań i chyba najbardziej cieszy wszystkich to, że Lech jakby zrobił coś, czego nie zrobił w meczu z Krakowią, to znaczy w momencie, kiedy miał już bezpieczne prowadzenie, nie odpuścił kontrolowania tego spotkania. To znaczy w dalszym ciągu postawił sobie za cel, żeby tutaj nie zrobić sobie nieprzyjemnego kuku, żeby nie było jakiegoś piekiełka pod bramką Filipa Bednarka. Od początku kontrolował do końca wszystko to, co się działo na boisku i 3 punkty odhaczone, natomiast też pamiętajmy, z kim grał Lech Poznań i że jednak te najtrudniejsze mecze dopiero przed kolejorzem. Panie Radku, Mistrzostwo Polski w naszej lidze, no, myślę, że wygrywa się właśnie takimi spotkaniami. To prawda, ponieważ żadna drużyna z czuba tabeli, z całym szacunkiem dla Lecha, nie jest aż tak mocna, żeby sobie od razu zakładać pewne 3 punkty w meczach z zespołami z dołu tabeli. No, my jesteśmy teraz tacy wszyscy kozacy. Ja czytam komentarze, że przecież to obowiązkowe zwycięstwo, że nie mogło być inaczej, że mógł wygrać tylko jeden zespół. No super, tak? A Łęczna w jesienią? Też wszyscy tak mówili o tym meczu i jak to się skończyło, więc nie popełniajmy błędów Legii Warszawa, znaczy nie zakrztuśmy się własną pychą. To jest tak, że Lech miał do wykonania zadanie, może nie tak trudne jak w meczu z Krakowią, ale też nie takie znowu łatwe. No rzeczywiście można zażartować, nawet nie zażartować, tylko powiedzieć zupełnie serio, że 2 poznańskie zespoły grały z 2 najsłabszymi zespołami w tej chwili w Polsce, ale to nie zmienia faktu, że tę robotę trzeba było wykonać. A też pamiętajmy, w jakiej sytuacji jest Lech
tych Poznań kadrowej i zdrowotnej, no to wygląda fatalnie, no fatalnie bym powiedział. Ja wiem, że trener Skorża jest optymistą i tam było takie kluczowe sformułowanie trenera Skorży przed meczem z Niecieczą. Ja już trochę wybiegam w przyszłość na temat tego, co może być dalej, kiedy trener Skorża powiedział, gdyby taka sytuacja kadrowa i taki mecz jak w Krakowie z Krakowią przytrafił nam się w dalszej części rundy wiosennej, byłbym bardziej zaniepokojony. A teraz mamy dość czasu, żeby się pozbierać. I Lech zaczyna się zbierać. Akurat dobrze się stało, że wypadł mu ten mecz u siebie z Niecieczą. I też widzimy, mamy do czynienia z drużyną, która jakby unosi tego typu starcia i kwestie psychologicznie. Czyli to nie jest tak, że wychodzą na mecz, który bezwzględnie muszą wygrać i się męczą, tak? Jest 0-0 albo jakieś 1-0 wciśnięte albo 1-1, tylko po prostu wykorzystują wszystkie swoje atuty, które mają do dyspozycji. Dużą wartością dodaną jest Dawid Kownacki. No widać, że my wszyscy Dawida znamy świetnie, wiemy jak grał, jak wyglądał w Lechu przed 2017 rokiem. No widać, że te zagraniczne uniwersytety, że tak to nazwę, służą. On się bardzo dużo nauczył. No to jest w ogóle zupełnie inny piłkarz, jest bardzo rozwinięty. I o ile może mieć jeszcze pewnego rodzaju problemy kondycyjne z wytrzymywaniem spotkań, no to widać, że to jest taki przykład pokazujący, że za granicę warto wyjechać, nawet z takiego klubu jak Lech. No i nikt Termalice nie strzelił w tym sezonie, z tego co się orientuje, pięciu bramek. Nie, nikt nie zdobył właśnie grając z tym zespołem. No i to też jest chyba taki mecz na podbudowanie nieco tego morale, które po spotkaniu z Krakowią mogło być troszeczkę zaburzone. Po meczu z Krakowem najbardziej jakby mnie zmartwiło to, że w momencie, kiedy trener Maciej Skorża dokonał kilku zmian, jakby spadła jakość gry Lecha Poznań. Tak sobie zacząłem to analizować, doszedłem do wniosku, że przecież po to Lech Poznań sprowadził tylu zawodników, po to budował tak szeroką kadrę, żeby mimo wszystko po zmianach nie tracić na tej jakości, żeby to była w miarę wyrównana kadra. A jeżeli tak się działo, no to coś mogło nie zagrać. Tutaj mimo wszystko Lech pokazał, że to jedno jednostkowy przypadek, że w meczu z Niecieczą, mimo że bez João Amarala, mimo że bez Murawskiego i że kilku piłkarzy po kontuzjach, po chorobach, może nie w swojej najwyższej fizycznej dyspozycji, to mimo wszystko pod pełną kontrolą miał to spotkanie. A to, co do Dawida Kownackiego, o czym wspominał Radek, widać u niego dużą zmianę, przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie taktyczne. Porównując sobie Kownasia z 2016-17, a to, co widzieliśmy przez większość meczu z Niecieczą, widać, że to zawodnik bardzo mobilny, widać, że to zawodnik, który stara się nawet pomagać w defensywie, często wracać, nawet nie tylko grając na pozycji skrzydłowego, ale także na pozycji środkowego napastnika. On był już tym jednym z pierwszych obrońców, już gdzieś starał się atakować po stracie piłki. Troszkę przypominał mi w tym Mikaela Isaka, który także nie jest zawodnikiem, napastnikiem statecznym w stylu Krystiana Getkiera, tylko mobilnym. Kownacki też grał właśnie w ten sposób, to znaczy często wymieniał się pozycjami, często szukał gry, chciał być przy tej piłce, nie czekał tylko na podanie od kolegów, więc to będzie naprawdę bardzo ciekawa rywalizacja pomiędzy nim a Isakiem, bo nie wiem, czy trener Maciej Skorża będzie jeszcze skłonny, skory do tego, żeby Kownackiego wystawiać na skrzydle. Zobaczymy, jak będzie sytuacja kadrowa wyglądała, ale wydaje mi się, że na ten moment Kownacki jest jednak przede wszystkim rozpatrywany jako ten wysunięty napastnik, szczególnie biorąc pod uwagę kłopoty Artura Sobiecha, który co prawda za kilka tygodni pewnie wróci do kadry meczowej, ale czy on zdąży wrócić do takiej swojej topowej dyspozycji, to mam pewne wątpliwości. Życzę mu tego, ale nie wiemy, jak długo jeszcze ta jego absencja potrwa. Więc Kownacki będzie rywalizował z Isakiem i jednemu i drugiemu taka rywalizacja dobrze zrobi. No i trzeba też pamiętać o tym, że Mikael Isak opuścił spotkanie, opuścił plac gry z kontuzją. Nie wiemy, jak poważny jest to, przepraszam, uraz, więc tutaj też być może otwiera się szansa dla Dawida Kownackiego, by nie tylko stanowić o sile Lecha na ten moment, oczywiście z ławki rezerwowych, ale żeby rozgrywać spotkania, wychodzić w tym pierwszym składzie. No, był taki moment jesienią, kiedy Isak, mimo że był w pełni sił, to nie był w pełni formy, to znaczy miał trochę słabszy, to właśnie wtedy, kiedy Lech remisował, czy to w Mielcu, czy w Łęcznej, później mecz z Piastem Gliwice, te spotkania tak niespecjalnie Isakowi wychodziły, a jednak Sobiech to chyba nie był nawet jesienią ten poziom, to znaczy on nie dawał zespołowi tyle, ile Mikael Isak, więc dlatego warto mieć takiego zawodnika na ławce, szczególnie jeśli mówimy o Lechu Poznań, drużynie, które
która chce być, chce zdominować tę ligę i być absolutnie najlepsza, no to musi mieć takiego piłkarza na ławce rezerwowych, który jakby zastąpi Isaka bez spadku jakości z przodu przy tej zmianie. Kownacki takim zawodnikiem jest. To był ryzykowny ruch z punktu widzenia Dawida Kownackiego, przyjście do Lecha Poznań na pół roku, no bo jeżeli on chciał się odbudować, to na pierwszy wybór pewnie myślał o drużynie, do której przyjdzie i z miejsca będzie grał, gdzie będzie łapał te minuty, gdzie będzie wyjściowym, podstawowym wyborem. Tutaj w Lechu takiej pewności nie ma. Dużo zaryzykował, na razie wydaje się, że mu się to opłaci, natomiast sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w kolejnych spotkaniach, bo duże ryzyko podjął Dawid Kownacki. Trzymam za niego kciuki i miejmy nadzieję, że faktycznie mu się to opłaci jakby w takim większym rozliczeniu. Jeśli mogę coś dodać do tego, to pamiętajmy, że kiedy Dawid Kownacki przychodził do Lecha teraz zimą, to też miał tam kilka innych propozycji i w zasadzie żadna z tych propozycji zagranicznych nie gwarantowała mu właśnie tego, o czym Dawid powiedział, czyli gry w podstawowym składzie. No w Mechelen także, tak, żeby tego placu nie miał, więc w tym sensie przyjście do Lecha było ryzykowne, ale z punktu widzenia tego, co miał do wyboru, w zasadzie też w jakimś sensie bezpieczne. On zna ten klub, zna tych ludzi, no zna trenera Skorze, etc. Przyszło mi teraz do głowy, że Lech się cały czas zabezpiecza na wypadek kontuzji, przerw w grze Mikaela Iszaka, który według obliczeń Lecha, jak pamiętamy, tamtą 1/3 sezonu zawsze traci. Tu, w tym sezonie tak nie było. On jest w miarę odporny na te, zaskakująco odporny na te kontuzje. Nie wiem, jak będzie tym razem. Swoje Iszak już zrobił. Dużo bramek nastrzelał. No jest jakby absolutnie kluczowym graczem. I gdyby teraz miało się okazać, że do mistrzostwa na koniec jeszcze poprowadzi Lecha Dawid Kownacki, to jest dodatkowa wisienka na ewentualnym torcie dla kibiców Lecha. A czy dla was wisienką na torcie był występ Daniego Ramireza, który zastępował João Amarala? No jednak gol i asysta, patrząc na to, jak układała się przygoda Hiszpana z Lechem Poznań w ostatnich miesiącach, też w poprzednim sezonie, który nie był może tak udany dla Daniego Ramireza, szczególnie ta runda wiosenna, no to być może takie występy jak ten z Brukbetem Termaliką też pozwolą mu no, złapać tej pewności siebie i nabrać tego wiatru w żagle. Ramirez jest w dość trudnym położeniu, to znaczy wiosnę poprzedniego roku miał trudną, no bo wiemy, że on tak naprawdę to nie przepracował w ogóle okresu przygotowawczego. On walczył z COVID-em, wówczas w Turcji go chyba nawet nie było na obozie u Dariusza Żurawia i później tej formy, jak zresztą wszyscy w Lechu, nie potrafił już odzyskać. Natomiast teraz w sytuacji jest arcytrudnej, bo musi rywalizować o miejsce w składzie z najlepszym piłkarzem w tym momencie w lidze, z João Amaralem, i jakby zwycięstwo w tej rywalizacji na ten moment wydaje się niemożliwe albo przynajmniej bardzo trudne. Musi liczyć tylko i wyłącznie na tego typu sytuacje, kiedy nie może grać João Amaral, albo kiedy w końcówce wchodzi na jego miejsce, albo grę w Pucharze Polski. Kiedy tak sobie prześledzimy to, co Dani Ramirez daje drużynie w tym momencie, kiedy pojawia się już na placu gry, to mimo wszystko on jest bardzo efektywny, to znaczy on ma liczby, on ma bramki, on ma asysty, ja mam wrażenie, że on to wykorzystuje. Tyle, ile może, to daje tej drużynie. To nie jest tak, że kiedy wchodzi Ramirez na boisko, to jakość gry Lecha Poznań spada. On jednak to, co może, to robi. Że to nie wystarcza na Amarala, no okej, nie wystarcza, natomiast pamiętajmy, że nie wiem, czy jest w Polsce w tym momencie zawodnik grający w środku pola, który wygryzłby ze składu João Amarala. No to z pewnością, śmiało. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że i zwłaszcza w kontekście Lecha Poznań, że trener Maciej Skorża nie jest jedynym, który podejmuje decyzje personalne w tym zespole. Ma też niestety bardzo poważnego asystenta, który nazywa się COVID-19. I to jest też ważne, że jakby to trener Skorża musi brać pod uwagę. Ja nie mam na myśli tylko samych zachorowań, które były, są i będą w każdym zespole ligowym, ale też po kilku piłkarzach, akurat Ramirez też jest chyba tego przykładem, widzimy wyraźnie, że to nie jest grypka, to nie jest przeziębienie. To jest choroba, która może odcisnąć pewne piętno także na formie piłkarza przez kolejne tygodnie i miesiące. I trzeba brać to pod uwagę. Z powodu pozytywnego testu na COVID-19 w poprzednim spotkaniu nie wystąpił Christopher Welde. Mówił o tym w pomeczowym wywiadzie w Strefie Mieszanej. Teraz już wybiegł na plac gry, wybiegł na boisko i też mam wrażenie wykorzystał szansę, którą przekazał mu Maciej Skorża. Asysta, kilka takich efektownych zagrań. Też pewnie momentami za bardzo chciał się pokazać, mam wrażenie, przed poznańską publicznością. Kilka tych driblingów może nieco niepotrzebnych, ale chyba ogólnie rzecz ujmując, to był występ na taką solidną 7-8.
No dobry mecz, bo asystę zaliczył, to zawsze fajnie rozpocząć przygodę z konkretem, z asystą po dokładnym dograniu. Dobrze się wprowadził, widać, że to zawodnik, który uwielbia wchodzić w pojedynki jeden na jednego, który nie boi się tych dryblingów, który faktycznie jakby to nie jest taki piłkarz na zasadzie kopnij i biegnij, tylko który lubi z piłką się troszkę pobawić. Miejmy nadzieję, że nie będzie też z tym przesadzał pod tym względem, że stanie się przewidywalny i stanie się jednowymiarowy, jeżeli będzie cały czas jedną sztuczkę stosował, bo widzimy już po nim, że jednak lewa noga dużo lepsza niż prawa, że schodzi na tę lewą nogę i miałem już wrażenie pod koniec jego występu z Nieciecią, że nawet ta Nieciecza już go zaczęła czytać w pewnym momencie obrońcy Brookbetu, kiedy on 9 na 10 dryblingów kończył zejściem na lewą nogę i to się stało już w pewnym momencie troszkę przewidywalne. Były też chyba dwie takie albo trzy sytuacje, w których mógł uderzać z pierwszej piłki i prawą nogą, a jednak szukał zejścia na lewą. Gdzieś jednak widać, że dużo pewniej czuje się. Natomiast jakbyśmy tak mieli uczciwie ocenić jego występ, to solidny mecz, to na pewno piłkarz, który może też dać coś ekstra. To taki w stylu Adriela Baluły, on miał podobny początek, to znaczy to też jest zawodnik, który lubi wchodzić w takie pojedynki, a tacy piłkarze są potrzebni w każdej drużynie. Kiedy nie idzie, to jedna indywidualna akcja może właśnie takiemu piłkarzowi wyjść i to może być coś, co przeważy później na zwycięstwie zaważy. O ile pozycja Jakuba Kamińskiego w składzie wydaje się być dosyć pewna, o tyle ta rywalizacja pomiędzy Iworyjczykiem i Norwegiem zapowiada się pasjonująco. No na tą chwilę na pewno, bo Adriel Baluła rzeczywiście miał dobre wejście i później ta krzywa spadła. Mówimy o najdroższym piłkarzu w dziejach Lecha, bo jakby o tym zapominamy, że skoro jest najdroższy, to powinien też relatywnie dużo dawać, a na razie tego przełożenia nie ma. Oczywiście to po pierwsze on wymaga czasu, po drugie na całe szczęście Lech w tej chwili jest w takiej sytuacji kadrowej, że jakoś to strasznie go nie boli. Znaczy ogólnie boli, że Adriel Baluła daje nie tyle, ile byśmy oczekiwali, ale per saldo, biorąc pod uwagę cały dorobek zespołu, jakoś sobie Lech jest w stanie z tą sytuacją poradzić i poczekać na to, aż piłkarz Wybrzeża Kości Słoniowej w końcu złapie wiatr w żagle, może tą wiosną, może jesienią, jak zakładamy w europejskich pucharach. To oczywiście otwiera możliwości dla innych zawodników. No tych innych za dużo nie było, bo wiemy, że troszkę brakuje skrzydłowych w Lechu i tutaj Welde może spróbować wejść na przykład w tę przestrzeń i wywalczyć sobie jakąś tam pozycję dla siebie. Kto wie. Pamiętajmy też o tym, bo w walce o Mistrzostwo Polski, która jest oczywiście najważniejsza w tej chwili, czasami nam to umyka, że Lech buduje także zespół już na jesień, już na następny sezon, zwłaszcza na europejskie puchary. Zespół bez Jakuba Kamińskiego, zespół bez Dawida Kownackiego, zupełnie inną drużynę. Ta perspektywa też jest istotna. No, w tej drużynie prawdopodobnie Bartosz Salamon będzie pełnił nadal funkcję takiej ostoi defensywnej, zawodnika, od którego pewnie trener Maciej Skorża będzie rozpoczynał ustalanie składu. No i też chyba to pokazał ten mecz z Brookbetem Termaliką Nieciecza, że Bartosz Salamon jest tej defensywie potrzebny, jeżeli chodzi o walkę o Mistrzostwo Polski. Oczywiście tutaj nadal miejmy w pamięci to, że jednak Krakowia, z którą Lech mierzył się tydzień wcześniej i w meczu, w którym nie wystąpił Salamon, była o wiele bardziej takim niebezpiecznym rywalem dla kolejorza, ale chyba jednak ten powrót Bartosza Salamona okazał się pomocny. No szef tej defensywy bez dwóch zdań, to widać, że to on tam rządzi, to nawet widać po komunikacji z zawodnikami, niezależnie czy to jest Szatka, czy to jest Milicz, to on jednak stara się podpowiadać, to on ustawiać. Widać, że on czuje się odpowiedzialny za tę defensywę, to znaczy czuje to, że on musi rządzić i dobrze, taki piłkarz jest zawsze potrzebny, który gdzieś także swoimi wskazówkami pomoże kolegom. Poza tym to nie tylko takie walory przywódcze, ale przede wszystkim piłkarskie. Jego diagonalne podanie, wprowadzenie piłki do gry, dokładny przerzut. No i coś ekstra, co daje z przodu, to znaczy warunki fizyczne, które ma najlepsze w Lechu Poznań, a także umiejętność znalezienia się w tego typu sytuacjach, no bo umówmy się, przy tej bramce z Termaliką to tam warunki fizyczne nie zaważyły. To jednak po prostu sama umiejętność znalezienia się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i to Salamon ma. No i też Bątlowski zadecydował troszeczkę, no tak, jeżeli chodzi o tę bramkę oczywiście. Kuba Antczak zaliczył też debiut. Mówiliśmy o Christopherze Welde, no to nie sposób też pominąć młodego piłkarza Lecha Poznań. I też mam wrażenie, że to może być podobna historia, co niegdyś z Kownasiem. Teraz Kownas już jest bardziej doświadczonym zawodnikiem, urodzony w 1997 roku. Wciąż nie jakiś bardzo stary oczywiście, nadal w sile wieku. Natomiast Kuba Antczak rozpoczyna dopiero
swoją przygodę z profesjonalną piłką na poziomie seniorskim. Będą z tego chłopaka ludzie? Lech przede wszystkim szuka w tym momencie młodzieżowca, bo Lech jest postawiony w dość trudnej sytuacji o tyle, że chyba po raz pierwszy od momentu, kiedy wprowadzono przepis o młodzieżowcu, w Lechu nie ma takiego wyraźnego faworyta i takiego wyraźnego pewniaka spośród tych młodych zawodników, którzy mieliby pewne miejsce w składzie i ten wymóg spełniali. W tym momencie, jeśli mówimy o młodzieżowcu na przyszły sezon, to Maciej Skorża musi sobie takiego młodzieżowca, takiego pewniaka znaleźć. Oczywiście ma kandydatów do tego, bo pewnie wróci Bąkowski, o którym się mówi, że może zająć miejsce w bramce, bo jest Filip Marchwiński, bo jest właśnie Antczak i spośród nich będzie toczyła się rywalizacja i w tym momencie myślę, że takie wejście Antczaka to jest właśnie już element rywalizacji pod kątem przyszłego sezonu. Maciej Skorża musi takiego młodzieżowca sobie znaleźć i przede wszystkim musi go także mentalnie przygotować do tego, żeby grać w zdecydowanie większym wymiarze czasowym od lipca przyszłego roku. Panie Radku? No, Kuba Antczak, jeżeli Lech zostanie mistrzem Polski, będzie mistrzem Polski ze swoim, zakładam, ukochanym klubem w tak młodym wieku. To jest bardzo dobry start, umówmy się. To nie jest jakby sprzyjająca w tej chwili sytuacja, żeby wpuszczać młodzież. Nie mam na myśli tylko stawkę, o jaką toczy się walka, bo Lech o to mistrzostwo w zasadzie walczy w każdym sezonie, no może poza tymi drobnymi wyjątkami sezonów, które zawala. Ale mam na myśli przede wszystkim bardzo szeroką kadrę złożoną też z graczy sprowadzonych, zagranicznych. No też umówmy się, że Lech zbyt wielu transferów zimą nie zrobił. Także z tego powodu, że po prostu nie ma miejsca na normalnym świecie. Zwłaszcza nie ma miejsca dla piłkarzy zagranicznych. Już jest full. Więc ciężko jest takim młodzieżowcom zadebiutować, ale trzeba to robić. Po pierwsze przyszły sezon, po drugie no to jest kroplówka, to jest żyła złota, to jest zarobek Lecha Poznań, to jest jego przyszłość. No nie może przerwać tego układu krwionośnego, zasilającego go nowymi młodymi graczami w żadnej sytuacji. Piłkarze Lecha Poznań przystąpią pełni optymizmu do tej tak zwanej ścieżki zdrowia, o której mówi się od pewnego czasu, czyli do 3 meczów wyjazdowych z Lechią Gdańsk, z Pogonią Szczecin i z Górnikiem Zabrze, to w Pucharze Polski ostatnie spotkanie, a także do meczu domowego z Rakowem Częstochowa. No i patrząc na to, jak układają się wyniki do tej pory, jeżeli chodzi o Pogoń i o Raków, to może się okazać, że te najbliższe kolejki może nie będą kluczowe, no bo jeszcze sezon będzie trwał jeszcze przez dłuższy czas. Natomiast tutaj faktycznie myślę, że trzeba uważać na stratę punktów. No 9 punktów w tych 3 najbliższych ligowych meczach, to ja myślę, że no nie chcę powiedzieć, że rozstrzygnie już losy mistrzostwa, bo oczywiście w Polsce można później przegrać 3 kolejne spotkania i tak niczego nie rozstrzygnie, natomiast ustawi już w Lecha w takiej pozycji, że chyba sami rywale już będą powoli tracić nadzieję na to, że tego Lecha będzie można dogonić. Nie wiem, czy to jest realne zdobycie 9 punktów, natomiast myślę, że faktycznie bardzo trudne zadanie przed Lechem, bo i Lechia Gdańsk podrażniona po tej porażce w Krakowie i później Pogoń Szczecin, która widać, że jest także w gazie, jest rozpędzona na wiosnę. Górnik Zabrze w Pucharze Polski, Raków Częstochowa, no bardzo ciężkie spotkania. To ja myślę, że takiej serii trudnych meczów Lech jeszcze nie miał, a przede wszystkim to jest taka seria kolejna z psychologicznego punktu widzenia, że właśnie w ciągu tych najbliższych 3-4 tygodni Lech będzie mógł pokazać, że nie tylko piłkarsko jest gotowy do tego mistrzostwa, ale przede wszystkim mentalnie, że Lech już jako drużyna jest na tyle produktem gotowym, że faktycznie może aspirować do miana najlepszej drużyny w Polsce. No, z drugiej strony każda z drużyn ma przed sobą trudniejsze serie spotkań albo ma je już za sobą, więc tutaj no też jest sytuacja, która po prostu prędzej czy później musiała nadejść. No ja powtarzam zawsze, że mistrzostwo zdobywa się wiosną, czas na potknięcia jest jesienią. Wiosną ci, którzy rzeczywiście realnie walczą o mistrzostwo Polski, już się raczej nie potykają, już wygrywają seryjnie tutaj. Jakiekolwiek straty punktowe na większą skalę grożą odpadnięciem z tej rywalizacji. Lech się o tym wielokrotnie przekonał. Przekonał się w 2009 roku, przekonał się w 2018 roku. Mam nadzieję, że nie przekona się w tym roku. Tak, to jest ważny moment. Pamiętam, jak nasz wspólny kolega, redaktor Grzegorz Hałasik z Radia Poznań nawet chyba coś takiego powiedział, że koło Święta Kobiet będziemy już wszystko mieli prawie jasne. No zobaczymy. Na pewno zwłaszcza mecz w Szczecinie oddzieli chłopców od mężczyzn, ale starcie z Rakowem to jest tak, że nawet nie wiem, czy nie trudniejsza batalia, bo Raków jest zespołem dla mnie pod względem piłkarskim numerem jeden, jeżeli chodzi o rywali do walki z Lechem o mistrzostwo, chociaż zgadzam się, że bardziej nakręcona jest Pogoń.
Wobec tego nie pozostaje nam nic innego, jak ze zniecierpliwieniem czekać na kolejne potyczki z udziałem Lecha i Warty Poznań. Panowie, bardzo wam dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Dawid Cytrowski, Radio Poznań, dzięki. Dziękuję bardzo. A także Radosław Nawrot, portal Interia, dziękuję uprzejmie. Dziękuję, ukłony. Państwu również dziękuję za uwagę. To był program Fan Club Studio. Ja nazywam się Paweł Jonik i mówię do zobaczenia.